Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy rzeczywiście w silnym składzie z uwagi na to, że sprawa jest niezwykle poważna. Około miesiąca temu został rozstrzygnięty przetarg na dostawę energii dla miasta Włocławek. Umowa półtoraroczna, Państwa informowałem, że 7-krotny wzrost został odnotowany po otwarciu oferty, abstrahując od tego, że zgłosił się tylko jeden wykonawca. Wiemy doskonale, że to nie jest jedyne medium, które powoduje, generuje ogromne koszty dla jednostek samorządu terytorialnego. Kolejnym takim medium, które dotyczy bezpośrednio miasta Włocławek, jest oczywiście ciepło zasilane z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, w 70% 30% z ciepłowni spółdzielni mieszkaniowej Zadamcze, ale nasza energetyka jest oparta na węglu kamiennym i w związku z tym też ceny energii od 12 sierpnia wzrosły o 105%. A dzisiaj się spotykamy z uwagi na to, że chcielibyśmy zakomunikować wszystkim mieszkańcom naszego miasta, powiedzmy, wariant oszczędnościowy. Jesteśmy po spotkaniach dwóch sztabów kryzysowych, spotkaniach wewnętrznych. Przed chwilą skończyliśmy spotkanie z radnymi miasta Włocławek i w związku z tym chciałbym zakomunikować, drodzy Państwo, że od niedzieli wyłączamy oświetlenie miejskie, na razie w ograniczonym zakresie, od godziny 24 do godziny 3, które generuje nam bardzo duże koszty. Dodatkowo również rezygnujemy z iluminacji, zarówno w obiektach użyteczności publicznej, czyli obiektach miejskich, ale także i obiektach sakralnych, które także generują bardzo wysokie koszty. Dodatkowo zaczynamy od siebie, drodzy Państwo, też oszczędzamy ciepło także w obiektach Urzędu Miasta i obiektach miejskich. To ciepło obniżamy, temperaturę ciepła do 19%, natomiast w godzinach wieczornych i weekendy jeszcze dodatkowo również takie ciepło będzie obniżane. To jest pierwszy, powiedzmy, taki wariant. Rozważaliśmy dwa warianty. Mogę powiedzieć, że to jest wariant soft, bo braliśmy również pod uwagę wariant hard, jeśli mówimy o oszczędnościach. Jeśli chodzi o oświetlenie, to te 3 godziny do końca tego roku, a w związku z tym, że nowa umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, także te godziny po prostu, kiedy nie będzie oświetlone miasto, wydłużymy. Chcę powiedzieć, że też staramy się dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dlatego też te kluczowe miejsca, takie jak Plac Wolności, ulica 3 Maja, oświetlenie oczywiście będzie utrzymywane. Jestem też po rozmowach i ze Strażą Miejską, i z Policją, i służby zostały też uwrażliwione na tę kwestię i w związku z tym liczba patroli będzie zwiększona. Drodzy Państwo, podsumowując, nie mamy innego wyboru. Musimy naprawdę zacząć oszczędzać. Dotyczy nas to wszystkich. Jednostki samorządu terytorialnego niestety zostały dotknięte pewnie najbardziej i dlatego też taki wariant oszczędnościowy. Na chwilę obecną nie słyszymy o jakichkolwiek rekompensatach. Coś się zaczyna mówić, ale miejmy nadzieję, że to rzeczywiście zostanie wdrożone. Jeśli chodzi o ciepło, to rzeczywiście jakaś dotacja do naszego przedsiębiorstwa jest rozważana i jeśli rzeczywiście ta dotacja będzie miała miejsce, to pewnie te ceny zostaną obniżone. Nie słyszymy na chwilę obecną nic o cenach energii elektrycznej. Przetarg został rozstrzygnięty. My czekamy jeszcze z podpisaniem ostatecznej umowy do końca terminu związania umową. A dlaczego? Już odpowiadam, ponieważ jako Włocławska Grupa Zakupowa wystosowaliśmy pismo do prezesa Rady Ministrów o zamrożenie cen ciepła. Na chwilę nie mamy żadnej odpowiedzi. Również wystosowałem pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ponieważ sytuacja jest troszeczkę dziwna z uwagi na to, że zgłosił się tylko jeden wykonawca. Co nie jest normą, bo we wcześniejszym przetargu wykonawców zgłosiło się 6, więc mam wrażenie, że powiedzmy ta konkurencyjność została zakłócona. A też kończąc jeszcze też fakt z ostatnich 3 dni, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozstrzygało przetarg na dostawę energii. Nie zgłosił się żaden wykonawca.
nie wiemy, o co w tym wszystkim, drodzy Państwo, chodzi. Dlatego jesteśmy naprawdę zmuszeni do takiego wariantu oszczędnościowego. Musimy się do tego przyzwyczaić i też się nauczyć, bo dla nas też jest sytuacja nowa. No i zdaję sobie sprawę też, że będzie to uciążliwe dla mieszkańców miasta. Także bardzo proszę też o zrozumienie. Państwo widzą dokładnie w swoich gospodarstwach domowych, w swoich budżetach, że koszty ogromnie wzrosły. Nas to też dotyczy, także dlatego też takie decyzje. Poproszę teraz pana prezydenta Kukulskiego, żeby podał kilka liczb, jak to wygląda oczywiście w liczbach rzeczywistych. Jeszcze panie prezydencie, może by zanim przejdziemy do liczby, bardzo proszę. Wydaje się, że tam taki chopik mały się pokazał, jeśli chodzi o te temperatury. Gdyby mógł pan porzucić tam jakieś procenty nam też. A przepraszam, oczywiście. Tylko ten wątek porzucić, jeśli chodzi o ciepło w tych waszych budynkach użyteczności publicznej. Tak, obniżamy ciepło do 19 stopni. Nie 19%, ale do 19 stopni. To będzie temperatura, która będzie w naszych obiektach użyteczności publicznej. Wcześniej ta temperatura była wyższa i też jesteśmy zmuszeni do ograniczeń dostawy ciepła w godzinach nocnych i weekendowych. No ale taka jest, drodzy Państwo, sytuacja. To jest na chwilę obecną pierwszy pakiet oszczędności. W poniedziałek spotykam się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Też będziemy rozmawiać, bo bardzo nam zależy, żeby dzieci, młodzież nie odczuwały tego typu ograniczeń, ale być może trzeba będzie też podjąć stosowne decyzje, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół. To ja faktycznie na początek tylko o liczbach bezwzględnych za oświetlenie uliczne. Poprzednia umowa generowała koszty dla miasta Włocławek w wysokości 2 214 857 zł. Po stawkach z nowej umowy i przy założeniu, że VAT będzie wynosił 23%, to będą koszty wynoszące 10 655 600 złotych, czyli znacząco wyższe. Jeszcze wyższe kwoty będziemy musieli zapłacić z tytułu oświetlenia lokali i obiektów. Takich lokali i obiektów mieliśmy w ubiegłym roku 324. I tutaj wydaliśmy na to, czy wydajemy 4 149 615 zł, a będziemy wydawać 18 901 715 zł, czyli blisko 30 milionów złotych. Blisko 30 milionów złotych to będą koszty, które mieszkańcy Włocławka będą ponosić tak naprawdę na energię elektryczną i to trafi do przecież spółki Skarbu Państwa. Natomiast to nie jest też tak, że nasze miasto bezczynnie czekało na tą katastrofę energetyczną, której dzisiaj doświadczamy. My od kilku lat tak naprawdę wdrażamy cały pakiet różnego rodzaju rozwiązań, które mają ograniczyć nasze wydatki i przede wszystkim potrzeby energetyczne miasta. Dwa lata temu przeanalizowaliśmy wszystkie nasze rachunki, urealniliśmy moc zamówioną do mocy realnej, to dało nam około 800 tysięcy oszczędności. W ubiegłym roku pozyskaliśmy ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu EUCF środki na opracowanie gotowych scenariuszy tak naprawdę postępowania i ograniczania tych potrzeb energetycznych miasta z jednej strony, ale z drugiej strony też produkcji energii elektrycznej. My to już robimy. W ubiegłym roku wymieniliśmy wszystkie oprawy oświetlenia ulicznego na LED-owe, wszystkie należące do miasta, to jest 1/3. Na tych oprawach uzyskujemy oszczędność w około 60%, więc to jest duża oszczędność. Na 9 budynkach, no 10 już budynkach należących do miasta zamontowane są instalacje fotowoltaiczne. Mamy, tak jak powiedziałem, cały pakiet, tu mam ze sobą, opracowanie realizowane przez Politechnikę Bydgoską, przez Krajową Izbę Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii. To są gotowe scenariusze na budowę instalacji fotowoltaicznych, farm fotowoltaicznych, budowę klastra energii, w którym w tej pierwszej fazie oprócz
jednostek należących do miasta i samego miasta, również znajdą się spółki komunalne, ale w przyszłości mam nadzieję będziemy też w stanie produkować i sprzedawać prąd naszym przedsiębiorcom, którzy funkcjonują, prowadzą działalność na naszym rynku po dużo bardziej atrakcyjnych stawkach niż robią to spółki Skarbu Państwa, dlatego że nasz prąd będzie z odnawialnych źródeł energii. To, co pan prezydent jeszcze powiedział o energii cieplnej, to też jest bardzo ważne. Tutaj też właśnie w tych opracowaniach mamy rozwiązania cyfrowe, internetu rzeczy, które pozwolą nam zarządzać energią cieplną w placówkach należących do miasta. Tutaj oczekujemy oszczędności kolejnych 700 tysięcy złotych po obecnych stawkach, więc po nowych stawkach to będą dużo większe oszczędności. I coś, nad czym pracujemy od kilku lat, na co wygraliśmy konkurs i otrzymaliśmy dofinansowanie z PFR-u w zakresie doradztwa i realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym zakładu odzysku energii, który pozwoli mieszkańcom Włocławka na obniżenie, na ponoszenie mniejszych kosztów za odbiór odpadów z jednej strony, ale z drugiej strony w jakimś stopniu uniezależni nasz system ciepłowniczy od węgla, zastępując go właśnie ciepłem i energią elektryczną wytworzoną z odpadów. Ten proces trwa, doradcy zostali przez PFR wybrani, no, bardzo intensywnie nad tym pracujemy, więc tutaj, tak jak powiedziałem, my od kilku lat tak naprawdę staramy się jak najwięcej pieniędzy mieszkańców Włocławka zaoszczędzić, natomiast nikt z nas nie zakładał, że taka katastrofa energetyczna spotka polskie samorządy. Dziękuję. Tak. Czy macie wyliczenia, ile mniej więcej te pierwsze działania, czyli ta wersja soft, jak pan prezydent powiedział, zaoszczędzi i co jest w tej wersji hard ewentualnie? Czy mówimy tutaj, nie wiem, o gaszeniu świateł i braku wynajmu, chociażby w szkołach, na zajęcia dodatkowe, jak to może wyglądać, ale przede wszystkim te twarde wyliczenia, bym prosił o oszczędność potencjalną. I drugie pytanie, bo słyszymy o kolejnych sztabach kryzysowych w kolejnych miastach. Czy strona rządowa jakkolwiek nie uczestniczy, chce uczestniczyć, wy chcecie, żeby oni uczestniczyli, jak to wygląda? Drodzy Państwo, bardzo chętnie oczywiście chcielibyśmy, żeby strona rządowa uczestniczyła. Ja podam też przykład. Mieliśmy spotkanie samorządowców w ramach Włocławskiej Grupy Zakupowej. Zaprosiliśmy na to spotkanie parlamentarzystów, wszystkich parlamentarzystów. Zaprosiliśmy też radnych, natomiast no, parlamentarzyści, no, mam na myśli tutaj przede wszystkim stronę rządową, nie zaszczycili swoją obecnością, z czego wyrażaliśmy oczywiście ubolewanie. Tak jak powiedziałem, jest to wersja soft, wersja hard to oczywiście, drodzy Państwo, wiąże się to z kolejnymi ograniczeniami, o których na razie nie chcę mówić, bo miejmy nadzieję, że też strona rządowa zaproponuje jakiś system rekompensat nie tylko do ciepła, ale także do energii elektrycznej i wtedy będziemy rozważać znacznie korzystniejsze scenariusze. Na chwilę obecną nie wiemy. Otrzymujemy informację, że coś się dzieje, że rozmawia się, natomiast na chwilę obecną konkretów jest brak. Wersja hard to, tak jak Państwo wiedzą, inne samorządy oczywiście już wdrażają zamknięcie basenów, naukę zdalną w szkołach. My takich scenariuszy na chwilę obecną nie rozważaliśmy. Jeśli chodzi o koszty, to Pan Prezydent powiedział, jeśli mówił o tych kosztach rzeczywistych dotyczących już powiedzmy tej przyszłości, czyli od 1 stycznia 2023 roku. W tej chwili nie mamy twardych wyliczeń, przynajmniej, ale możemy oczywiście też takie informacje udostępnić. Ja podam przykład chociażby, drodzy Państwo, samej iluminacji. Po cenach obowiązujących od 2023 roku
jeśli się oczywiście nic nie zmieni. Same iluminacje, a są to iluminacje przede wszystkim obiektów sakralnych i naszego przepięknego mostu, to rocznie koszt ponad 600 tysięcy złotych. Więc gdy mamy, drodzy Państwo, na wadze oszczędność 600 tysięcy złotych w ramach wydatków bieżących, co też nie jest bez znaczenia, a brak takiej kwoty w budżecie, no to oczywiście decyzje nasuwają się same. To skoro już była mowa o iluminacjach, to uściślijmy. Czy to oznacza, że nie będzie również iluminacji świątecznych? Od razu odpowiadam, drodzy Państwo, ograniczamy również imprezy miejskie. Także w tym roku na pewno nie będzie Sylwestra. Nie chcemy też pozbawiać mieszkańców radości oczywiście z okresu świątecznego. Także iluminacja świąteczna będzie, ale w ograniczonym zakresie. Wcześniej korzystaliśmy z firmy zewnętrznej, która rzeczywiście to robiła w sposób niezwykle atrakcyjny, otwarcie iluminacji i tak dalej. W tym roku zrobimy to własnym sumptem. Także ta iluminacja będzie znacznie skromniejsza. Oczywiście nie będzie iluminacji na głównych ulicach miasta, no, z tej racji, że oświetlenie będzie wyłączane w określonych godzinach. Czy napis Włocławek także wyłączamy na noc? Na chwilę obecną nie. Dziękuję. Pytanie tego, żeby uściślić, czy ta umowa na 2023 rok już jest podpisana, bo wiele samorządów zrywa te przetargi, prosząc o interwencję rządową, albo po prostu mówiąc, że one nie wytrzymają tej presji finansowej. Jak to jest z Włocławkiem? Drodzy Państwo, my z przetargiem jesteśmy związani, z tego co ja pamiętam, bodajże do listopada. Także konsultowałem to z członkami grupy zakupowej, z liderem, czyli tutaj z wójtem gminy Włocławek. I na chwilę obecną ta umowa nie została podpisana. Nie ukrywam, że czekamy na ostatni moment podpisania umowy, bo być może nastąpi jakaś reakcja ze strony rządu. Krótko rzecz ujmując, dajemy szansę też rządowi na to, żeby też zaproponował pakiet wsparcia, bo to, co się pojawia w przestrzeni publicznej, to są tylko zapowiedzi, natomiast brakuje nam twardych faktów.